Cześć, z tej strony Sargun, a to nowy, nieco inny materiał na moim kanale, w którym porównamy sobie poszczególne jednostki w Heroes 3 i Heroes 5. Zobaczymy, jak się zmieniły, w czym są podobne, w czym się różnią, jak się zmieniły na przestrzeni tych gier ogólnie. Tak więc przejdźmy do właściwego odcinka, czyli do pierwszej jednostki. Na początku porównam sobie Gremliny, a więc pierwszopoziomową jednostkę Fortecy w Heroesach 3 i także pierwszopoziomową jednostkę, ale Akademii w Heroesach 5. Akademia jest następcą Fortecy, można tak powiedzieć. Tak więc można by stwierdzić, że Gremlin swojego otoczenia nie zmieniły i cały czas pozostają w tym samym zamku. W sumie także ich rola się tak za bardzo nie zmieniła. Są to pierwszopoziomowi słabi strzelcy, ale także nieco się różnią. Przede wszystkim Gremliny w Heroesach 3, nieulepszona ich wersja, zwykłe Gremliny nie potrafią strzelać, co czyni ich tak naprawdę jedną z najsłabszych jednostek pierwszopoziomowych w Heroesach. Trójce oczywiście. Tak więc ciężko znaleźć tak naprawdę u nich jakąkolwiek zaletę. Ulepszone mają trochę lepsze statystyki, no i potrafią strzelać, co tak naprawdę jest dosyć wyróżniające na pierwszym poziomie, na pierwszym tierze. Ale nie zmienia to faktu, że wciąż ich statystyki są słabe i nie są dobrą jednostką. W Heroesach 5 teoretycznie jest podobnie, bo też Gremliny jakieś bardzo dobre nie są. Ale po pierwsze już nieulepszone potrafią strzelać, a po drugie ich przyrost jest naprawdę spory, jak na jednostki pierwszego poziomu w porównaniu do innych zamków, przez co to, że są słabe, aż tak nie przeszkadza, bo jest ich od innych jednostek często więcej i potrafią się naprawdę przydawać, szczególnie na początku gry. Ulepszenie Gremlinów w Heroesach 5 daje naprawdę sporo, bo poza wzmocnieniem statystyk, przede wszystkim inicjatywy w obu ich wersjach ulepszonych, daje także specjalne zdolności, które mogą te Gremliny używać, a więc u dowódcy, czyli u tego na górze, tego z czerwonym szalikiem, jeśli można tak nazwać, bo jeszcze chyba nie jest szalik, daje on możliwość naprawy, która pozwala nam naprawić jakąś jednostkę mechaniczną, a więc na przykład machiny wojenne albo golemy przede wszystkim, co jest naprawdę bardzo przydatne, bo możemy sobie wskrzeszać golemy, co jest niemożliwe na przykład za pomocą czarów wskrzeszenia, ponieważ są to jednostki mechaniczne. Gremlin sabotażysta, czyli ten na dole, daje nam możliwość wyłączenia na jedną turę z walki jakiejś jednostki mechanicznej, czyli w sumie analogicznie tutaj to działa. Możemy wyłączyć golema na przykład, albo balistę, czy inną machinę oblężniczą, ale także wieżyczki podczas oblężeń. Jedyna rzecz, która różni te Gremliny, jeśli chodzi o ich zdolności, to jest fakt, że Gremlin sabotażysta może swoje zdolności używać kilkakrotnie. Zdolność Gremlina dowódcy jednak częściej się przydaje, to wskrzeszanie golemów może być naprawdę bardzo dobre. Sabotażysta ma za to dużo lepsze statystyki, więc wybór tutaj akurat jest ciężki. Więc ogólnie w Heroesach 5 te Gremliny są lepsze statystycznie i bardziej się przydają. I przez większy okres gry zdecydowanie są użyteczne. Poza tym ich wygląd także się nieco zmienił, bo w Heroesach Trójce mam te jakieś zielone stworki w stroju elfów Mikołaja, które rzucają kulami na łańcuchu. W Piątce mamy za to też takie dziwne stworki, które jednak strzelają jakąś armatką, pociskami, jakimiś kulami. Więc teoretycznie powinni być lepsi chyba, chociaż kto to wie. Mi się osobiście bardziej podobają Gremliny, design Gremlinów w Heroesach 5. Przejdźmy więc do kolejnej jednostki. I jako drugą jednostkę porównamy sobie elfów. Mam tu na myśli łuczniczą wersję elfów, ponieważ Heroesy 5 mają także inne wersje elfów, a nie jedynie łuczników, co miało miejsce w każdej poprzedniej części Heroesów, przynajmniej w tych, które znam. W jedynkę nie grałem za bardzo, ale w innych wersjach elfy akurat były łucznikami i z tym się kojarzyły. I zarówno w Heroesach 3, jak i w Heroesach 5 elfy są jednostką trzeciopoziomową i są łucznikami, którzy na początku naprawdę sporo robią i tak naprawdę robią nam grę podczas gry, czy to Bastionem, czy to Sylvanem.
i są bardzo użyteczne. Niesamowicie ważne przede wszystkim. Elfy w Heroesach 3 są naprawdę bardzo przydatną jednostką bastionu. Przede wszystkim są jedynym strzelcem w tym zamku, przez to przez całą grę są nam bardzo potrzebne i trzeba uważać, żeby ich za bardzo nie tracić, bo komputer lubi się na nich fokusować, lubi w nich strzelać czarami czy też swoimi jednostkami strzeleckimi. Trzeba więc na te elfy na pewno uważać, żeby za dużo ich nie tracić, bo strata takich elfów może być naprawdę bolesna. W Heroesach 5 elfy także są bardzo ważne, ale ich rola jest chyba jeszcze większa niż elfów w trójce, ponieważ w trójce mamy także na początku przydatne centaury. W Heroesach 5 jednostki Sylwanu pierwszo- i drugotierowe także są bardzo przydatne, nimfy i tancerze ostrzy, ale one są naprawdę miękkie jak na swój poziom. Centaury to jednak jest jedna z lepszych jedynek, a nimfy czy też tancerze wojny są jednostkami dobrymi, ale łatwymi do straty, które łatwo stracić w dużej ilości, trzeba więc na nie uważać. A nasi myśliwi, wielcy łowczy czy też mistyczni łucznicy naprawdę sporo nam tutaj pomagają. Zarówno w Heroesach 3, jak i w Heroesach 5 ulepszenie elfów daje im zdolność podwójnego strzału, choć w Heroesach 5 tylko u wielkiego łowczego, ponieważ drugie jego ulepszenie, a więc mistyczny łucznik, ten niebieski, jakby ktoś nie wiedział, on daje nam pełny zasięg, czyli że ma prostą strzałkę na całą pole bitwy. Poza tym ignoruje 50% pancerza z bardzo dobrym rozwiązaniem i zazwyczaj mistyczny łucznik jest lepszą opcją, bo ma także zdolność, która pozwala mu jednopolowe jednostki przesunąć o jedno pole, jeśli mu się uda trafić. Jest po prostu szansa, że coś takiego się stanie. Chyba dotyczy to tylko jednopolowych jednostek, jeśli się nie mylę. Tak czy siak, elfy są bardzo ważną jednostką zarówno w Heroesach 3, jak i w Heroesach 5. I trzeba po prostu mieć ich jak najwięcej, warto to mieć, bo są po prostu bardzo dobre. Przejdźmy do kolejnej jednostki. Jako kolejnego porównamy sobie mnicha, czy też kapłana, bo nazwy tych jednostek trochę się różnią. W Heroesach 3 ulepszona wersja to jest kapłani, a natomiast w Heroesach 5 kapłan to jest wersja podstawowa. Ulepszone wersje to jest Inkwizytor i Mroczny Kapłan. Tak więc jeśli chodzi o nazewnictwo, trochę się to różni. Jednostka ta teoretycznie także wygląda podobnie w porównaniu do poprzednich, ale jest kilka rzeczy, które je różni. A w sumie jedna najważniejsza rzecz, czyli przede wszystkim wytrzymałość. W Heroesach 3 mnisi i kapłani są bardzo łatwymi do ubicia jednostkami i są jednostką poziomu 5, która ma najmniej wytrzymałości. Obrona także u niego nie jest najlepsza. Natomiast w Heroesach 5 kapłani, inkwizytorzy i mroczni kapłani naprawdę są bardzo wytrzymali, mają dużo punktów życia oraz sporo obrony, więc to ich akurat wyróżnia wśród strzelców i są jednymi z najwytrzymalszych jednostek strzelających. W Heroesach 3 jednak kapłani często są bardziej chyba przydatni, zadają większe obrażenie, tak jakieś odniosłem wrażenie. W Heroesach 5 kapłanów trzeba mieć naprawdę sporo, żeby te obrażenia były sensowne, więc często dużo bardziej od kapłanów przydatni są łucznicy. W Heroesach 3 sytuacja jest teoretycznie podobna, ale nie ma aż takiej różnicy między tymi jednostkami, między łucznikami a mnichami, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. No wiadomo, łuczników zazwyczaj jest trochę więcej, przez co naprawdę mogą się przydawać, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. Tak czy siak, w Heroesach 3 jest to jednostka na pewno bardzo przydatna i istotna. W Heroesach 5 jest podobnie, pełni ta jednostka podobną rolę. Dodatkowo ulepszone wersje kapłanów w Heroesach 5 mogą rzucać zaklęcia, które mogą wspomagać naszą drużynę, co jest ich dodatkowym atutem. Zarówno w tych Heroesach, jak i tych w trójce i w piątce mają brak ograniczeń podczas walki wręcz, a więc zadają pełne obrażenia. Jednak w trójce warto ze względu na ich niską wytrzymałość uważać, żeby nie za często z tej zdolności korzystali i żeby raczej z daleka się trzymali od wroga. W Heroesach 5 z racji tego, że są bardzo wytrzymali, można sobie na takie coś pozwolić i można bez problemu nimi walczyć wręcz. Przejdźmy do kolejnej jednostki. I kolejną jednostką, jaką sobie porównamy w tym odcinku, jest Minotaur. I tutaj te zmiany są
naprawdę już spore, jeśli chodzi o te jednostki. W trójce Minotaury są jedną z najlepszych jednostek piątego poziomu. Jest to typowa jednostka, która walczy wręcz o średniej szybkości, ale zadaje naprawdę duże obrażenia, przez co jest naprawdę bardzo użyteczny. Mimo tego, że nie jest to jednostka najszybsza i nie potrafi latać. Tak czy siak się bardzo przydaje. W Heroesach 5 jest to jednostka teoretycznie bardziej defensywna, a to z racji z tego, że ma niewielką inicjatywę oraz prędkość. Nie może się za dużo pól przemieszczać i rzadko, naprawdę rzadko, szczególnie w porównaniu do innych jednostek lochu, może wykonać swój ruch, co naprawdę tej jednostce przeszkadza. Ale nie wspomniałem o najważniejszej różnicy, czyli tego, że w Heroesach 5 jest to jednostka poziomu 3, a więc ich ranga uległa sporemu spadkowi. Jako pocieszenie można powiedzieć to, że to jest jedna z najmocniejszych jednostek poziomu 3, choć czy jedna z najprzydatniejszych, to akurat z tym można polemizować, ale nie zmienia to faktu, że Minotaury w Heroesach 5 są bardzo dobrym jednostką, szczególnie ich ulepszona wersja na strażników, czyli tych szarych Minotaurów, których możecie tutaj zobaczyć. Oni potrafią atakować dwukrotnie, co czyni ich naprawdę przydatnymi i bardzo groźnymi jednostkami dla przeciwnika, szczególnie w towarzystwie mrocznych jeźdźców. Minotaur Nadzorca ma lepsze statystyki, ale nie atakuje dwa razy. Ma też inną nieco zdolność. Jak wiadomo, Minotaury w Heroesach charakteryzują się tym, że mają wysokie morale i to miejsce ma zarówno w Heroesach 5, jak i w Heroesach 3. Minotaur Nadzorca z Heroesów 5 dodatkowo ma aurę odwagi, która daje tą zdolność wszystkim jednostkom, które znajdują się w pobliżu jego na polu bitwy. Tak więc taki jest dodatkowy atut Nadzorcy. Ja tak czy siak zazwyczaj wolę strażnika Minotaura. Tak więc Minotaury zarówno w trójce, jak i piątce są mocnymi jednostkami. W trójce jednak ich ranga, z racji tego, że jest to jednostka piątopoziomowa, jest dużo większa i dużo bardziej się na polu bitwy przydają. Poza tym są szybsze. Przejdźmy do kolejnej jednostki. I ostatnią jednostką w dzisiejszym zestawieniu będą wampiry, a więc w sumie jedna z ulubionych jednostek graczy Heroesów, tak przypuszczam. A także jedna z najważniejszych jednostek Necropolis, zarówno w Heroesach 5, jak i Heroesach 3. Jednak wydaje mi się, że w Heroesach 3 ich rola jest nieco większa, ponieważ sporo jednostek Necropolis jest mało przydatnych, przynajmniej te pierwsze poziomowe jednostki. Mam tu na myśli zjawy oraz ożywieńców, zombie. Oni często są mało przydatni. W Heroesach 3 nieulepszone wampiry nie mają zdolności wskrzeszania się podczas ataków. W Heroesach 5 już ich nieulepszona wersja ma tą umiejętność, przez co w Heroesach 3 warto się zatroszczyć o to, żeby ich jak najszybciej ulepszyć. Ulepszone wampiry są naprawdę mordercze w Heroesach 3. Potrafią się wskrzeszać. Co prawda ich statystyki jak na poziom 4 nie są najlepsze, ale ta zdolność daje im niesamowitą przewagę nad swoimi przeciwnikami. Poza tym są dosyć szybką jednostką, z racji tego, że latają, zamieniają się w nietoperza, bo to wampiry. W Heroesach 5 wampiry nieco się różnią, przede wszystkim nie walczą pazurami, tylko atakują mieczem. To jest rzecz, która ich wyróżnia. Poza tym nieulepszona wersja wampirów sobie biega, natomiast ulepszone sobie się teleportują niczym diabły także z Heroesów 5, czy też Heroesów 3 na przykład. Akurat diabły w każdej wersji się chyba teleportowały. Tak czy siak, w Heroesach 5 już nieulepszona wersja wampirów może się wskrzeszać, leczyć podczas atakowania wroga, ale tak czy siak warto ich ulepszyć, ponieważ ich statystyki są dużo lepsze. Wszystkie wampiry nie powstrzymują kontrataku z wyjątkiem księcia wampirów, a więc ulepszonej, alternatywnej wersji ulepszenia tej jednostki w Heroesach 5, to jest ten na dole. On za to ma inną specjalną zdolność, która pozwala mu mieć szansę na uśpienie przeciwnika, którego zaatakuje. A więc jest to zdolność, która może podziałać w ten sam sposób. Ponieważ wiadomo, jeśli przeciwnik zostanie uśpiony, to nie skontratakuje. Poza tym możemy sobie kilka jednostek uśpić. Zazwyczaj działa to tak, że gdy sobie weźmiemy tego wampira, jest to mało przydatne, a gdy walczymy na przykład z neutralnymi tymi wampirami, potrafią być naprawdę bardzo groźni i usypiać ci połowę armii. Tak to działa zazwyczaj, jeśli chodzi o te wampiry.
Tak więc prezentuje się ta jednostka zarówno w Heroesach 3, jak i w Heroesach 5. Zarówno tu, jak i tu jest bardzo, bardzo ważną i istotną jednostką dla armii nekromantów. I warto sobie je tworzyć, budynek dla nich stworzyć jak najszybciej, żeby się gromadziły oczywiście. I gromadzić po prostu jak największe ilości wampirów, ponieważ dzięki ich wskrzeszaniu przy walce możemy ich tracić naprawdę niewiele podczas nawet trudnych bitew. I to by było na tyle podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że taki styl prowadzenia materiałów się Wam podoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górze. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie 10 łapek. Nie no, żartowałem. Ale napiszcie, czy coś takiego Wam się podoba, czy też nie. Dzięki za uwagę, no i cześć!